Więc dobra. Wiecie co, w razie co, mimo że mamy autosave, to ja jednak bym zapisał. Tak na wszelki wypadek, bo wiecie, autosave w grach często jest bardzo taką zdradziecką, można by powiedzieć, funkcją i czasami se będzie działał kiedy chce, a ja wolę uniknąć działania kiedy chce, bo to nas sporzy tylko wielu problemów, tyle mogę powiedzieć od siebie. Tam u góry jest jakiś poziom czy coś? No coś tutaj jest do góry, można się dostać. Widzę. No i mamy kolejny poziom, który na nas czeka. Dobra, pal gumę, frajerze jeden. Co to jest za poziom? A Grave Undertaking. Okej. Zaczynamy w takim razie. Zobaczymy, co ten poziom nam pokaże. A na sam dobry początek podkowa i jakiś tam duszek był. Jakiś cat. No trochę kata przypomina, czyli kota. Nie złapałem się, to był mój błąd, faktycznie. Dobra, będziemy teraz tutaj poszukiwali butelek, bo jednak butelki ważna sprawa, jak chcemy zrobić 100% i wszystkie trofki. A z tego co wiem, to trofki w Sly'u jedynce łatwo się zdobywa. No dawaj, bujaj się, bujaj, bujaj. I skok, dokładnie tak. Checkpointik jest. Nie wiem, wydaje mi się, że te wszystkie poziomy działają na tym samym schemacie tutaj. Że jakby, okej, okay, rozumiem, że to jest bagnisty teren i tak dalej, ale wydaje mi się, że ten poziom bardzo podobnie wygląda do tego poziomu, którego robiliśmy w hubie. Może to jest taki typowy problem ze Sly'em jedynką, bo w sumie Sly 2 miał dużo takich innowacyjnych lokacji. I tak, ja wiem, że zginąłem, nie musicie tutaj mi podkreślać, pogrubieć i tak dalej. Wiem, że zginąłem, wiem, że dałem dupy. Spokojnie, ja to nadrobię. Ja nadrobię te wszystkie śmierci. Zresztą daleko nie mieliśmy, bo sami widzicie, że checkpoint dosłownie niedawno. Znaczy niedawno, niedaleko. Ale faktycznie ta bestia jest bardzo uparta jak osioł skończony, więc teraz tylko czekam na nadrobienie sobie pieniążków i może się uda żyćko zdobyć jakieś, a jak nie, to po prostu będę starał się unikać tego gówna za wszelką cenę. Dobra, mamy podkowę. Podkowę nieszczęścia. Swoją drogą, dawno tych minisave'ów nie widziałem, więc ten, który był niedawno, to praktycznie powinienem to skomentować takim wow, dawno tych nie widziałem tych save'ików małych, save'ików. Bo serio, na razie tylko większość to są te wielkie, wiecie jakie. Oj, 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 oj. Teraz dobrze było. 12 na 40. Powiem wam, że mimo, że tutaj mamy 40 butelek, to nie jest jakoś super wielka liczba. Serio. To tak się wydaje, ale... No to se poszalałem, no naprawdę, no zero żyć już mam. Za game over będzie kolejny. Ja w tej serii jakby nie oczekuję nie wiadomo jakiego perfekcyjnego gameplaya z mojej strony. Będą game overy leciały jak z procy i to jest pewne. Wydaje mi się, że dwójka trochę lepiej mi pójdzie pod tym względem, bo w dwójkę to faktycznie trochę więcej razy grałem niż w jedynkę taką. Jedynkę praktycznie raz w życiu zagrałem. I tyle. No dobra, udało nam się odblokować. Już mamy to za sobą. Tam jakieś butelki były czy coś? Coś mi się wydawało? Nie, wydawało mi się, dobra, tam bagno jest. A ja do bagna nie chcę wskakiwać, bo co, ja nie jestem Shrek, ja jestem Sly. No i w nagrodę mamy jedno życie i to jest dobre. To tylko pokazuje, że jednak dostałem drugą szansę na odpukutowanie tego, co zdałem dupy.
co skiepściłem. Więc mam szansę na odpokutowanie. Odpokutowanie. Ja pierdzielę, naucz się gadać. Czasami mam tak, że nawet proste słowa mi jakoś, wiecie, tak się przekręcają same z siebie. Może to też dlatego, że próbuję w bardzo ciekawy sposób tę serię poprowadzić też. Nie chcę, żeby to wyglądało takie, wiecie, kropka w kropkę, jak taki przymulony, kurde, typ, który siedzi i, nie wiem, ma nudne życie. Ja absolutnie nie mówię, że to ktoś jakby nie nawiązuje przez te słowa do kogoś. Tylko tak przedstawiam, że ja wolę jednak pokazać siebie z takiej bardzo, można by powiedzieć, energicznej strony, niż takiej bardzo przymulającej. Co jest bardzo śmieszne, no bo kiedyś inne miałem podejście co do tego, ale czasy się zmieniają, jak to mawiają. Czasy się zmieniają, osoby się zmieniają, wiecie jak to jest. A teraz koniec pierdolenia, czas słuchać soundtracku. Okej, kolejny checkpoint tutaj był dla nas ogarnięty. Teraz komar, komar, komar! Nie no, ja komarów nienawidzę. Ogólnie w życiu realnym, naszym rzeczywistym, i nie lubię ogólnie komarów, bo komary to są brzydkie, brzydkie owady. Fuj, fuj, fuj. One tylko krew chcą pić. A my nie możemy dać im swojej krwi wypić. Sprawdźmy, co tutaj będzie. Okej. A, butelki są. Widzicie? Eksplorowanie zawsze daje jakieś swoje plusy i minusy. Dlatego zawsze każdemu polecam, nawet takim głupim slaju jedynce. Znaczy, jakim głupim, to jest fajna gra, ale daję jako przykład. Polecam każdemu eksplorować właśnie w takim nawet slaju jedynce. I powiem wam, że mimo, że mam ograniczoną wiedzę na temat Sly'a, bo w Sly'a, no nie ukrywajmy, za dzieciaka się mało co zagrywałem. Tam kiedyś u kolegi się trochę grało w dwójkę i tam potem u mojej dziewczyny. To jednak muszę przyznać, że jest jednak to bardzo ambitna seria i mimo swego takiego trochę ograniczonego pomysłu na siebie w pierwszej części, to oglądając dwójkę, trójkę i czwórkę zauważyłem, że seria jest w stanie po prostu naprawić błędy oryginału, czyli właśnie pierwowzoru, czyli pierwszej części, którą teraz ogrywamy. Bo no niestety pierwsza część ma tutaj swoje wady. Taka bardzo, bym powiedział, Crasho Bandicootowo jedynkowa jest. Jeżeli wiecie, o co mi chodzi pod tym względem. Po prostu błędy takie Crasha jedynki też popełnia. Czyli takie jakby, wiecie, koślawe sterowanie, jakieś takie inne duperelki. O nie! Nie, 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 nie. Za szybko. Za szybko. Nie, 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 wracaj tam, wracaj tam. Ja nie chcę tak. Halo. Nie chcę jeszcze kończyć poziomu. Ja za bardzo się zapędziłem, przepraszam najmocniej. Widzicie, to jest tak, jak ja się za bardzo zagadam, to później właśnie takie błędy się też dzieją, więc wracamy z powrotem za niedługo. Ja muszę teraz nadrobić teraz ten poziom. Ja pierdzielę, no. Jestem z wami z powrotem i lecimy w takim razie dalej sobie, bo tutaj mamy jeszcze butelki do zniszczenia. Tak tylko przypomnę, że tutaj mamy również sejfik. I tutaj prawdopodobnie są ostatnie butelki, które na nas czekają. Dokładnie tak. Więc odgadnijmy to hasło, a raczej ten kod. Ah, a more modern entry. Bruce O'Coop's computer hacking technique. Using the data on this page, I should be able to tap the duty roster at each hideout and project guard information into your binoculcom. Czy
Czyli wygląda na to, że tutaj odnaleźliśmy Bruce'a Okopa, który był odpowiedzialny za hakowanie jakichś systemów, coś takiego. Taki, wiecie, haker Bonzo tylko w świecie Sly'a. Tak mi się przynajmniej wydaje z tego, co tutaj było ogólnie napisane. Taki haker Bonzo w świecie Sly'a Coopera. I tak, w razie co sobie zapiszę, bo czemu by nie? Mimo że mamy tam autosaving, to jednak warto tutaj być przezorny, zawsze ubezpieczony. I teraz krótkie ZW. Słuchajcie, jestem kulturalny, więc pozdrawiam wszystkich widzów mojego kanału, którzy siedzieli teraz na premierce pierwszego odcinka z Crasha Trójki, bo nagrywam to właśnie wtedy, kiedy teraz rozmawiamy, jest 12:38, więc już 38 minut leci premierka, a odcinek trwa tam godzinkę, tak tylko powiem w ramach takiej ciekawostki. Ale dobra, koniec z ciekawostkami, lecimy dalej z koksem i szukamy kolejnego poziomu, który możemy zrobić, bo na razie tylko dwa zrobiliśmy. Więc tak nie powiedziałbym, że to jest dobry, jakoś super wielce wynik, ale zawsze coś. Tam mamy trzy te klucze do odblokowania, widzę. Okej, dobra, to jest dosyć creepy, co tu się wydarzyło, ale okej, uwolniliśmy bestię, na to wygląda. I dalszą część, do której będziemy mogli się dostać w tym ogromnym hubie. Aczkolwiek zanim my to zrobimy, warto byłoby jeszcze tutaj gdzieś polecić w poziomy, bo tutaj widzę, że tam mamy jeszcze jeden poziom, którego warto byłoby mimo co przejść. Czy ja już wspominałem, że ja nie lubię bardzo w Sly'u jedynce tego, że praktycznie jesteśmy na hita, gdyby nie te podkowy? No bo nie ukrywajmy tego, ale okej, rozumiem, że Sly 1 trochę działa swoim tam zasadą, ale trochę mnie wkurza to, że jesteśmy ogólnie na hita i mamy te podkowy, które tam praktycznie cię mogą raz albo dwa razy uchronić przed śmiercią, bo tak to wszyscy cię mają na hita. I tak, rozumiem, że to jest coś za coś, bo dzięki temu możemy więcej żyć zdobyć, no bo życie się respawnują na hubach i w poziomach, w tych samych miejscach, w przeciwieństwie do takiego Crasha Bandicoota czy innych gierek, gdzie trzeba było po prostu wczytać save, żeby na nowo się tam ten... Żyćka wczytały, a tutaj możesz praktycznie zaraz wrócić do tego samego poziomu i życie będzie tam, gdzie było. Ale jednak ja czegoś takiego trochę nie lubię. Ja bym wolał system, jaki był wprowadzony w Sly'u 2, bo Sly 2 moim zdaniem lepszy system wprowadził. The Lair of the Beast. Dobra, następny poziom. I następny poziom ma 30 butelek, więc... What's with this industrial strike voodoo gate? Miss Ruby must really be trying to keep something out. Or maybe she's trying to keep something in. Więc 30 butelek to malutko jest strasznie, bym powiedział. Ogólnie liczba butelek w Sly'u 1 nie jest jakoś super ogromna i zanim ktokolwiek powie, no tak, ale niektóre poziomy mają 50-40. Tylko patrzcie też na to, że te butelki w większości są blisko siebie, więc tak na dobrą sprawę nie ma to jakby żadnej praktycznie różnicy według mnie. Serio, bo patrzcie na to, już mamy tutaj ile butelek obok siebie. A tak tylko przypomnę, że zaraz będziemy mieli połowę tych butelek, czyli 15. Tak więc... Nie, 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 nie. Haha, widzicie, ładnie to zrobiłem, co? O, 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 o. Trzeba niszczyć butelki, bo my zbieramy te księgi, a raczej strony Divius Raccoonus. Te pająki w ogóle mi strasznie przypominają takie balonowe pająki z Jacka jedynki. Tak, chciałem powiedzieć ze Sly'a jedynki, no. Mhm, to nieźle mi przypominają ze Sly'a jedynki. Co ty myślałeś, że cię nie zauważę, butelko? Ha? No i mamy połowę butelek i checkpoint dopiero pierwszy. Świetnie, co nie? Nic tutaj nie ma? Ruszające się gałązki to zawsze jest zły znak, bo zawsze mam wrażenie, albo odnoszę wrażenie w sumie, że no właśnie spowoduje to natychmiastową śmierć, bo albo gałązka się ułamie, albo Sly się puści. Albo, albo.